Już po raz 12 w Gumiskach zmierzyli się poszukiwacze cennego kruszcu. Mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota rokrocznie przyciągają fanów dobrej zabawy połączonej z rywalizacją. Najmłodsi mogli poszaleć w kulach wodnych, dmuchanych zjeżdżalniach lub odpocząć w kąciku plastycznym. Dla nieco starszych natomiast zorganizowano bieg kuracjusza. Na festynie kulturalno-rekreacyjnym nie zabrakło atrakcji wpisujących się w temat przewodniej imprezy, czyli średniowiecze. Był turniej rycerski, pokazy ognia, przejażdżki konne oraz oczywiście zawody w poszukiwaniu błyszczących drobinek złota. W tym najbardziej fajniejszego jest jakby poszukiwanie tego złota, czy w ogóle znaleźć. Akcja ze zdobycia jego. Ale oczywiście jestem przekonana, że wypłukam dużo. Myślę przerobić je na bransoletkę. Trzeba kręcić jednak tym kółkiem we wodzie cały czas, żeby ten piasek się wysypywał z tej puczki, a złoto zostaje na spodzie. Jednak złoto jest ciężkie i zostaje. Malutkie te, strasznie te drobinki, trzeba dobrze patrzeć. To trzeba tak strącać, żeby to się zagęściło i później trzeba robić takie koła, żeby ten piasek zwędny wypłukać. Jak już zostanie na końcu tak malutko, to trzeba wypaczyć bryłki złota. No i to są już takie malutkie takie kamyczki, które są złotem. Jesteśmy pierwszy raz na tym pikniku tutaj i jestem mile zaskoczony rozmachem tego wszystkiego. Naprawdę duże przedsięwzięcie i pewnie będziemy stałymi uczestnikami teraz. Jestem po raz piąty w tym roku. Nieskromnie przyznam, że broniłem tytułu. To jest kategoria Złoty Powiat. Reprezentuję Urząd Miasta Rzeszowa. Ja ciągle tylko się przyglądam, ale widzę, że nie mam tych umiejętności. Bardzo się cieszę, że i pogoda dopisuje, i ludzie, no i że te zawody, one cieszą się taką popularnością od iluś lat i jest to piękne. Poszukiwacze rywalizowali pod czujnym okiem Zbigniewa Soi, wielkiego mistrza Bractwa Płukaczy Złota. Każdy zawodnik dostaje wiadro ze żwirem, w którym ma wsypane dokładnie każdy zawodnik tą samą ilość grudek złota, taka grudka złota wielkości główki od zapałki. I chodzi o to, żeby w jak najszybszym czasie te wszystkie grudki odnaleźć. Za każdą zgubioną grudkę jest doliczane 2 minuty karne. Oczywiście to złoto, które zawodnik wypłucze, zabiera ze sobą. A polega to na tym, żeby jak najszybciej spłukać ten cały żwir, który jest we wiadrze. Złoto, wiadomo, jest cięższe, więc pozostaje na dnie miski. Organizatorzy imprezy zapewniają, że złota w Gumiskach nie zabraknie, a Mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota wpisały się na stałe w kalendarz gminnych imprez. Co więcej, narodził się pomysł, aby rozszerzyć formułę w kolejnych latach. Dzisiaj będzie propozycja dla starosty i dla burmistrza miasta, żeby wspólnie organizować tą imprezę, bo po pierwsze nic nie tracą, a zyskują, bo już swoją historię to wydarzenie ma jako jedyne w naszym województwie, a to nam pozwoli na zwiększenie mobilności, pozyskania większej ilości samorządów, zarówno powiatowych, jak i miejsko-gminnych. Co roku chcemy urozmaicać po prostu tą imprezę. Jak się włączą 3 samorządy, a chcemy to robić w szerszym zakresie, czyli obejmując, tak tu się mówi dzisiaj, Mistrzostwa Podkarpacia, to pewnie łatwiej będzie tych gości zaprosić i zrobić taką bogatszą imprezę. My do każdych imprez, które przynoszą promocję i miastu, powiatowi, jak również gminie, przyłączamy się, tak to robimy ze zespołem kajakowym. Myślę, że jeżeli taka propozycja zostanie nam przekazana z ust pana wójta, chętnie do tego się przyłączymy i będziemy wspólnie to robić. Na pewno o imprezie się głośno mówi na południu Polski, na pewno ta impreza gromadzi wielu mieszkańców. Wspaniała zabawa, piękna pogoda, cóż więcej sobie życzyć. Taka impreza jest imprezą promocyjną, nie tylko Gumnisk, nie tylko Braciejowa, ale całej gminy. Wydaje mi się, że tak mocno się wpisała w wydarzenia naszej gminy, że ja sobie nie wyobrażam, że takiej imprezy kiedyś nie będzie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa podkarpackiego. Złotym sponsorem jak co roku została firma jubilerska Kureckiej z Dębicy. Idea imprezy jest bardzo fajna. Jednoczy, konsoliduje lokalną społeczność, to jest bardzo ważne. Przy okazji jest to fajny taki rodzinny piknik. Jest o co walczyć. Piękne nagrody ufundowane przez firmę Górecki, biżuteria z klasą. W tym roku zegarki, naprawdę markowe, fajne, bardzo atrakcyjne nagrody. I to jest, powiedziałbym, taka materialna część. Natomiast ta niematerialna część to oprócz satysfakcji, dyplomów, certyfikatów, to właśnie w koronie do tej kategorii Złoty Powiat, Złoty Samorząd,
to również od tego roku przygotowana specjalnie taka buława jako trofeum przechodnie. W tym roku ktoś pierwszy raz zabierze buławę marszałkowską ze sobą, no i zostanie zobowiązana w przyszłym roku przyjechać i bronić tego trofeum. Czy się uda, zobaczymy już za rok. Tradycją imprezy w Gumińskach jest również zbiórka na rzecz dzieci niepełnosprawnych, prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości. W tym roku do potrzebujących powędruje 3,5 tysiąca złotych. Co roku na wszystkich imprezach gminnych jesteśmy obecni i to jest dla nas wielka radość, że możemy pomagać i wspierać rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, nawet takimi drobnymi datkami. Nie odbyłoby się to oczywiście bez hojności mieszkańców gminy Dębica i wszystkich osób, które uczestniczą w tych naszych imprezach gminnych. Wszystkim im tutaj w tym miejscu składam serdeczne, bardzo serdeczne podziękowania. W tym roku nasze pieniądze przeznaczymy dalej dla tych takich najbardziej poszkodowanych rodzin, gdzie dzieci są takie bardzo dotknięte chorobą i niepełnosprawnością. Złotym powiatem mistrzostw został powiat dębicki, który otrzymał również złotą buławę, nagrodę przechodnią. Wśród samorządowców gminnych i organizacji pozarządowych zwyciężyło Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica. Pierwsze miejsce w kategorii Szlachetni Panowie kontra Piękne Białogłowy zdobył Bartosz Guziec. W rodzinnych potyczkach natomiast bezkonkurencyjna okazała się rodzina Państwa Guziec. Po zaciętej rywalizacji dla wszystkich zagrał zespół Rampej. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Second. Ja, naczelny namiestnik, ogłaszam przetarg na szczęście smoka dla wszystkich, których duch rycerski, a odwaga drogie i siła i noszenia oręży starcza. Ja, dzielny rycerz z Kulturowa, spełniłem już umowę. Przedkładam dokumenta, dołączam smoka głowy. Chciałbym prosić o waszej łaskawości o zwrot dojazdu w koszu. Załączam konia kości. My, przedstawiciele ludu twego, panie, przyjście ośmielamy do waszej wysokości, albowiem wylazjamy ten smok, co przez rycerza miał oberżniętą głowę i widać, wyrosły mu w tym miejscu trzy nowe. W bieżącej perspektywie skończymy się dotacje. Musimy zrobić nowe adnotacje. Nasza kraina przecież złotem słynie. Zbierzcie więc sakwę złota, do skarbca dorzućcie, a w przyszłorocznej perspektywie rozpatrzę waszą petycję. A na razie radzę ze smokiem cię zaprzyjaźnić. Lepiej bestię mieć po swojej stronie.